Janusz Steinhoff, były minister gospodarki. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jacek Sasin ostatnio w Radiu Plus mówił, nie powinno zabraknąć węgla. Mateusz Morawiecki ostatnio stwierdził, że węgla brakuje. Jak będzie, panie ministrze? Czy węgla zabraknie, a rząd robi dobrą minę do złej gry? Powiedziałbym tak, rząd przedstawia od dłuższego już czasu wyjątkowo optymistyczną wizję zbliżającej się zimy, jeśli chodzi o nośniki energii. No cóż, problem zarówno węgla, jak i gazu jest problemem otwartym i bardzo skomplikowanym. Pamiętajmy o tym, że Rosja dostarczała na rynek europejski jakieś 160-170 miliardów metrów sześciennych gazu. Ubytek tego gazu w bilansie europejskim będzie znaczący, to jest mniej więcej około 30%. Nie da się tego w bardzo krótkim czasie zrekompensować dostawami z innych kierunków. Logistyka jest dość skomplikowana, niewystarczająco rozbudowane i dostosowane do tej sytuacji są sieci gazociągów i tak dalej. Podobnie jest z węglem. Węgiel na rynkach światowych można kupić. To nie jest wielki problem. Natomiast trzeba go sprowadzić często z odległych krajów. Transport trwa miesiąc, na przykład drogą morską. Potem trzeba go rozładować w porcie. To też jest dość skomplikowana operacja. No i oczywiście przeprowadzić dystrybucję w kraju. To jest również skomplikowana operacja. Decyzję o wprowadzeniu embarga na import węgla w Polsce podjęto praktycznie z dnia na dzień w sposób nierozważny, przede wszystkim nieprzemyślany, bez jakiejkolwiek symulacji skutków i tak dalej. Zapomniano o tym fakcie, że embargo ma sens i ma duże znaczenie wówczas, gdy decyzje są podejmowane wspólnie przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Wszystkie kraje Unii Europejskiej podjęły decyzję o blokadzie importu węgla z Federacji Rosyjskiej, ale od 15 sierpnia. Natomiast my podjęliśmy z dnia na dzień, narażając naszych przedsiębiorców na wielkie straty, tych, którzy zajmowali się importem węgla. No i oczywiście narażając na wielkie problemy zwykłych odbiorców komunalnych, czyli inaczej mówiąc tych, którzy muszą używać węgiel do opalania swoich domów. Panie ministrze, także wysunęliśmy się troszkę przed szereg, tak jak pan wspominał. Jeżeli chodzi o to embargo rosyjskie, pospieszyliśmy się z tym. Biorąc pod uwagę też pana doświadczenie i obserwując to, co aktualnie dzieje się na rynku, czy to będzie wyjątkowo zimna zima dla Polaków? Bo biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, o których pan powiedział, no tego węgla na pewno zabraknie. Będzie to trudna zima dla Polek i Polaków. Nie tylko jeśli chodzi o węgiel, ale również jeśli chodzi o gaz. Tutaj te hura optymistyczne, takie zapowiedzi absolutnie nie mają pokrycia w faktach. Wszyscy Europejczycy jednak odczują te problemy z nośnikami energii, z gazem i z węglem. No i trzeba się liczyć z trudnościami. Trzeba Polkom i Polakom powiedzieć, iż czekają nas ciężkie czasy. Rząd opracował system wsparcia odbiorców węgla poprzez ustanowienie dopłat do ceny węgla. Fatalny pomysł, fatalny mechanizm. Nie sprawdził się oczywiście tak jak spodziewali się przedsiębiorcy i obserwatorzy tego rynku. Rząd się wycofał z tego, widzę,
i wprowadza opłatę, dotację węglową. No właśnie, panie ministrze, wyjaśnijmy też naszym widzom i naszym internautom, że ten pierwotny plan okazał się rzeczywiście tych dopłat niewypałem. Teraz jest inny projekt tego, aby wprowadzić dodatek węglowy w wysokości 3000 zł dla każdego gospodarstwa domowego. No właśnie, czy to jest dobry pomysł, lepszy niż ten ostatni, jak to pan ocenia? Ten pomysł jest krokiem we właściwym kierunku, zdecydowanie lepszym. Ja się za tym opowiadałem. Natomiast można sobie zadać pytanie, i to pytanie powinien zadać sobie rząd, ale również politycy, w tym również politycy opozycji. Dlaczego my z pieniędzy polskiego podatnika wspieramy jedynie grupę osób, która wykorzystuje węgiel do celów grzewczych, do ogrzewania swoich domów czy mieszkań? Dlaczego nie wspieramy ludzi, którzy stosują pelet? Dlaczego nie wspieramy ludzi, którzy korzystają z dobrodziejstwa ciepła systemu sieciowego? Czy dlaczego nie wspieramy również osób wedle kryterium na przykład dochodowości, którzy korzystają z ogrzewania gazowego? To jest problem polityczny, który powinien zostać rozwiązany. Czy tylko dlatego, że pan prezes Kaczyński był łaskaw na wiecu powiedzieć, iż węgiel dla odbiorców komunalnych nie będzie droższy niż w roku ubiegłym? Przecież to są absurdy. Moim zdaniem nad tym problemem pomocy ludziom, którzy będą mieli wielkie trudności w sfinansowaniu ogrzewania swojego domu czy swojego mieszkania, nad tym problemem trzeba się pochylić w sposób odpowiedzialny. Także krok we właściwym kierunku, ale niewystarczający, niekompletny i wymagający jednak jeszcze głębokiego przemyślenia. Panie ministrze, pochylić się nad tym problemem, ale co dokładnie powinien zrobić rząd? Gdyby to teraz od pana zależały decyzje, które są podejmowane, jakie są trzy kluczowe rzeczy, które rząd powinien teraz zrobić, no, by zwiększyć to bezpieczeństwo energetyczne Polaków? Po pierwsze, rząd powinien zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć dostawy gazu. Jak wiadomo, my wydobywamy w Polsce tylko około 4 miliardów metrów sześciennych gazu. Pozostałą część importujemy w formie skroplonej czy też poprzez sieć gazociągów. Informacje, które napływają, dowodzą, że my nie mamy jeszcze zapewnionych potrzebnych nam dostaw na przyszły rok. Będzie bardzo trudno jednak pozyskać ten gaz. Myślę tutaj o gazie norweskim. A to dlatego, że kolejka do tego gazu jest bardzo duża. Cała Europa odczuwa deficyt gazu i my możemy ten deficyt również odczuwać. To oczywiście nie będzie skutkiem ograniczenia dostawy gazu dla odbiorców komunalnych, dla przemysłu. Odbiorcy komunalni są na końcu tej kolejki ewentualnych ograniczeń dostaw, zarówno w energii elektrycznej, jak i w gazie. Natomiast my będziemy mieli problem, podobnie jak Niemcy, wielki problem gospodarczy w efekcie ograniczenia dostaw gazu dla przemysłu. To przemysł najwięcej gazu zużywa i trzeba mieć świadomość, że możemy mieć perturbację natury gospodarczej. Ja nie jestem takim chłopcem optymistą. Ja nie posunąłbym się do stwierdzenia, że nam nic nie grozi. Nie, ograniczenie dostaw rosyjskiego gazu w efekcie słusznie podjętej decyzji o embargu po ataku Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Ta decyzja jest brzemienna w skutki gospodarcze, także musimy tę zimę przeżyć. W wielu krajach
rządy, administracje przymierzają się do różnych ograniczeń zużycia, jak na przykład obniżenie temperatury maksymalnej w mieszkaniach, czy też w lecie, czy też ograniczenie minimalnej temperatury w zimie i tak dalej, i tak dalej. To jest problem, który trzeba mieć w polu widzenia, jako że ilość nośników energii, zarówno węgla, jak i gazu, nie będzie wystarczająca. Co do węgla, no my jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej, który sam wydobywa około 60 milionów ton węgla. Panie ministrze, a czy nie powinniśmy wydobywać go więcej w takim wypadku, w sytuacji tego, gdy nasze bezpieczeństwo energetyczne jest zagrożone? Nasze bezpieczeństwo energetyczne nie jest zagrożone, bo na rynku światowym węgiel można kupić. Natomiast czy możemy go wydobywać więcej? No cóż, minister aktywów państwowych nadzoruje te spółki węglowe. Myślę, że doskonale wie, że poziom tego wydobycia z dnia na dzień, czy też z miesiąca na miesiąc radykalnie wzrosnąć nie może, bo nie ma frontów wydobywczych. Natomiast jak do tej pory wydobywanie węgla, bo tu się pojawiły takie głosy, że niepotrzebnie likwidowaliśmy nasze górnictwo i tak dalej. Wydobywanie węgla ma sens wtedy, jeżeli ono jest uzasadnione ekonomicznie. Nasze kopalnie są bardzo trudne w sensie górniczo-geologicznym. Koszty wydobycia węgla w naszych kopalniach górnośląskich są bardzo wysokie. I dlatego też znacząca część tych kopalń była nierentowna. Węgiel pochodzący z importu z Rosji, ale również z innych krajów, jak Indonezja, Stany Zjednoczone, nawet Australia, ceny tego węgla pochodzącego z importu były konkurencyjne w stosunku do polskiego. W tej chwili ta sytuacja się trochę zmieniła, jako że ceny węgla poszybowały do poziomów niespotykanych nigdy wcześniej. W ARA, czyli w Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii, tona węgla kosztuje energetycznego w tej chwili ponad $300. Prawda? Zawsze było to na poziomie kilkudziesięciu dolarów, także cena jest bardzo wysoka, ale to jest efektem tych perturbacji. Do Europy importujemy dość duże ilości węgla. Trzeba pamiętać o tym, że Niemcy importują około 30 kilku milionów ton. My jako Polska importowaliśmy 12 milionów ton, w większości z Rosji. Natomiast ten węgiel jest importowany, jako że Polska jest jedynym praktycznie krajem, który ma liczące się wydobycie węgla kamiennego w Europie. Panie ministrze, wspominał pan też o gazie, o tym bezpieczeństwie gazowym. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, gazociąg Baltic Pipe jest zakontraktowany na przesył gazu w tym roku w wysokości 5 miliardów metrów sześciennych. Dodał, że na przyszły rok zakontraktowano 10 miliardów metrów sześciennych. Na ile to wystarczy, panie ministrze? No przede wszystkim pan premier Morawiecki powiedział, że PGNiG zakontraktował przepustowość gazociągu, czyli inaczej mówiąc zarezerwował sobie przesył tym gazociągiem Baltic Pipe na poziomie 8 czy nawet 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Taka jest przepustowość tego gazociągu. Natomiast pytanie, które ja sobie zadaję, ale nie tylko ja, ale również były prezes PGNiG-u, były minister gospodarki Piotr Woźniak, czy PGNiG, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, ma podpisane kontrakty na dostawy gazu norweskiego do Polski przez ten gazociąg. My poprzez spółki zależne PGNiG-u wydobywamy na szelfie norweskim koło 2, może trochę ponad 2 miliardy metrów sześciennych gazu ziemnego, który możemy przesłać do Polski. Natomiast pytanie, czy te kontrakty zostały podpisane. Polska zużywała
około 23-22 miliardów metrów sześciennych gazu. Importowaliśmy z Federacji Rosyjskiej około 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Około 6 miliardów to jest gaz skroplony, który importujemy przez terminal w Świnoujściu. No i oczywiście importowaliśmy również kupowany na warunkach spotowych gaz od naszych sąsiadów zachodnich. W tej chwili tego gazu rosyjskiego, który był na rynku spotowym, nie ma w Europie. Pojawiły się wielkie trudności i w Niemczech, i w innych krajach. Rosjanie nie dostarczają gazociągami ani jamalskim, ani gazociągami przez Ukrainę, ani Nord Stream 1 znaczących ilości gazu. Jest deficyt tego gazu. No i ten deficyt również, myślę, że pojawi się w Polsce. Epatowanie się informacją, że mamy w 90% zapełnione magazyny, no jest, że tak powiem, powiedziałbym, niestosowne, czy nie aż tak istotne, dlatego że w tych magazynach my możemy mieć około 3 miliardów metrów sześciennych, a nasze zużycie roczne to jest 23 miliardy, więc trzeba widzieć te proporcje. Problemy z zaopatrywaniem w gaz będą istniały niestety, mówię to z przykrością, dopóki nie zmieni się sytuacja za naszą wschodnią granicą. No i czeka nas przynajmniej 2-3 lata perturbacji na tym rynku, bo reorientacja importu gazu i substytucja gazu rosyjskiego musi potrwać. Czekają nas zatem bardzo ciężkie czasy. I na koniec, panie ministrze, jeszcze pytanie o ceny prądu, bo OKO.press dotarło do niepublikowanego pisma, w którym prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin ostrzega rząd przed ogromnymi podwyżkami cen prądu dla gospodarstw domowych w 2023 roku. Taryfy dla energii elektrycznej dla tych gospodarstw w przyszłym roku mogą wzrosnąć o co najmniej 180%. Panie ministrze, czy będą nas czekać rekordowe rachunki za prąd? No niestety nam grozi wyjątkowo trudna sytuacja, ponieważ to będzie wpływało na konkurencyjność polskiej gospodarki i poziom życia obywateli. Zresztą wielu analityków od dawna zwracało na to uwagę. No cóż, konstrukcja ceny hurtowej energii elektrycznej w Polsce na towarowej giełdzie energii jest taka, a nie inna. Trzeba przymierzyć się do jej zmiany zdecydowanie, jako że ona jest nieracjonalna, dlatego w efekcie tej konstrukcji koncerny, wielkie koncerny elektroenergetyczne, które wytwarzają energię elektryczną, a jest ich niewiele na naszym rynku, uzyskują wyjątkowo duże zyski. Natomiast to się wszystko dzieje kosztem niewystarczająco konkurencyjnego rynku z jednej strony. Ja opowiadam się za dużym, konkurencyjnym, wspólnym europejskim rynkiem energii elektrycznej i gazu. Konkurencja nikomu nigdy nie zaszkodzi, natomiast będzie wpływała na poziom cen energii elektrycznej. Także Niestety mówię to z przykrością, pan prezes Gawin, zresztą bardzo dobry fachowiec, w tej materii ma rację, że zwraca uwagę. Będzie bardzo, bardzo, bardzo drogo niestety. Będziemy musieli płacić wysokie rachunki za prąd. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Janusz Steinhoff, były minister gospodarki, był gościem programu Newsroom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.